Często przestrzegamy widzów przed szkodliwymi treściami w internecie. Dzisiaj chcieliśmy Wam opowiedzieć o galach Alcomaster, gdzie ludzie stracili swoją godność. Szacunek. To nie było Alcomasters? Alcomaster. A także pieniądze, bo zostali na koniec nabici, nomen omen, w butelkę. Komu w zasadzie mielibyśmy w tej historii współczuć? Tym, którzy występowali przed kamerami? Niekoniecznie, skoro byli takimi idiotami, że chcieli to robić. Tym, którzy to oglądali? Nie było ich zbyt wielu. Tym, którzy te gale produkowali? No na pewno nie. Chcielibyśmy po prostu pokazać, co dzisiaj w internecie próbuje się ludziom sprzedać i jakie są tego realne koszty. Zapraszam na materiał o galach Alcomaster. Master? Okej. Okay. Nie wiem, no, ja mam takie, mam z tyłu głowy, że zawsze wszyscy mówią, że to jest Alcomasters. Ktoś to kupował w ogóle, ja tego nie. Mi kiedyś 10 tysięcy zapłacili za jakąś konferencję. Nie pamiętam, czemu oglądałem. Coś takiego chyba było. Czy mnie tam zapraszali? Chyba nie. Chyba coś było coś takiego, że Ferrari to chyba do mnie napisał? Albo nie Ferrari? Nie pamiętam, a jak była pierwsza edycja, jeszcze za bardzo nie było wiadomo, co to jest? Kurwa, no myślę, że Ferrari. Ale jak go teraz obrażam, to sorry. A ktoś z fejmu, z takich fejmowych ludków do mnie napisał, że siema, że mój ziomek chciałby ten, bo rusza nowa federacja i chciałby, żeby zobaczył na swoim kanale konferencję. Ja chyba na drugim kanale to odpaliłem, tym takim do streamowania. Zobaczyć, co to jest. I mi za to hajs jakiś zapłacili. No, coś takiego było, nie? Alan Kwieciński? Nie wiem, ktoś do mnie napisał. Dostałem szybki telefon, siema i pamiętam, chyba dychę mi zaoferowali, kurwa, w kurwa pieniędzy. Nie wiem, co to jest, to zobaczę, nie? Gala Alcomaster od początku budzi liczne kontrowersje. Zawodnicy upijają się na scenie, bo właśnie na tym polega Alcomaster. Alcomaster! Balansujecie na granicy prawa, czy wy się nie boicie? A czego się mamy bać? Prawa nie łamiemy. Doszło do naruszenia przepisów, to jest do promowania napojów alkoholowych wbrew ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zanim w ogóle powstała ta gala, już wybuchło wiele kontrowersji, ponieważ promujecie alkoholizm, niewłaściwe zachowania, takie są zarzuty. A ja ci zadam pytanie, uważasz, że to jest alkoholizm? Przed chwilą wynieśli psychotropami, je zabrała karetka, uważasz, że nie? Moim zdaniem jest to moralnie okej, bo nam zależy na tym, żeby pokazywać, w jaki sposób powinno się korzystać z alkoholu, czyli że można go pić, ale w odpowiednich warunkach. Przede wszystkim każda promocja alkoholu, która jest okraszona uśmiechem, współzawodnictwem, dobrą zabawą, to jest nielegalna reklama alkoholu. W odpowiednim miejscu, w odpowiednich ilościach. Nie, dlaczego się zgodziłeś, żeby wziąć udział? Ja myślę, że to jest moje powołanie. Picie alkoholu? Oczywiście. No ja po prostu kocham chlać. Lecimy! Dlaczego tu jesteś? Dla zasięgu, dla pieniędzy? Dla dobrej zabawy! Tej dupie kiedyś Santino kosę wbił. Polska słynie z alkoholu, tak? Uważam, że nie ma nic złego w tym. Księża w kościele też piją sobie winko, to też jest alkohol. Nie rozpijamy młodzieży, mało tego. Kupując pay-per-view trzeba zaznaczyć, że się jest pełnoletnim. Przekaz jest przekazem publicznym. Fragmenty Gali Alcomaster 2 są dostępne na kanale YouTube Alcomaster dla wszystkich, również dla osób małoletnich, bez żadnych ograniczeń wiekowych. Na konferencji wyraźnie było widać piwo Łomża, wyraźnie było widać znak towarowy, znak graficzny. Uczestnicy o tym mówili. Jak możecie to skomentować? Zwykły błąd techniczny, po prostu. W takiej konwencji, taki błąd techniczny, jak to sprytnie ujęli włodarze, może ich kosztować, jeżeli chodzi o karę grzywny, od 10 tysięcy do nawet 500 tysięcy złotych. Skąd oni by to wzięli? Poczekaj, mówisz, że rano były treningi, rozumiem, że piliście rano? No od południa gdzieś, tak mniej więcej, że rano to wiadomo, że lekki kacek był. Ale no i tak mniej więcej koło 12 zaczęliśmy, że tak te dwie godzinki takie były na doszlifowanie formy. Lekki kacer, czyli piliście wczoraj, jak również piliście dzisiaj od południa. A czy mieliście robione alkotesty i narkotesty? Bo rozumiem, że takie są przed imprezą. Mają być robione. Były. Narkotesty były robione w hotelu i były robione też przed pojedynkami. I w jakim anturażu to się odbywało? Czy tam był lekarz? Czy... Wiesz co, były dwa rodzaje narkotestów, nie wiem, bo ja od rana jestem na hali, też miałem robiony, ale nie wiem naprawdę, jak to tam wyglądało. Jakby co wszyscy zdali, nie? Ale powiem tylko tyle, że żaden zawodnik nie wyszedłby na
zdatny do pojedynku, bo my nie promujemy patologii. Były robione narkotesty i zawodnicy jakby byli bardzo pijani przed pojedynkami, to by nie wyszli, prawda? Ale jak byli tylko trochę, to wyszli. Wiesz co, no... My też nie damy rady ich zabronić, no to są dorośli ludzie, to nie są dzieci, no nie ukrywajmy, też nie chcemy jakichś kłótni, drzeć się na nich, bo tych zawodników trzeba szanować i traktować poważnie. Narkotesty są bardzo ważne, więc to robimy, sprawdzamy, weryfikujemy. Natomiast testy tak naprawdę alkomatem częściowo robimy, częściowo nie, bo to po prostu wyszło tak, że to nie ma sensu, bo oni tak wszyscy piją. W hotelu wczoraj była jedna wielka impreza. To miała być zabawa i jakiś tam stan lekkiego upojenia i zabawa, a był taki moment, że my z Eweloną czekałyśmy w hotelu na przyjazd, bo my miałyśmy... Ja myślę, że dużym błędem kanału Zero jest, że w momencie, kiedy dają to, to jest tu napisane Powered by Rocket Jobs i to mogłoby trochę sugerować, że Rocket Jobs jakby ma cokolwiek wspólnego z Magdaleną Lubacz, uczestniczką Alkomaster 1. Miałyśmy tą walkę praktycznie na końcu, więc powiedzieli, że nie musimy tam być na gali, więc siedziałyśmy w hotelu, czekałyśmy i mogliśmy na żywo sobie oglądać na telebimie, co się dzieje. I z Eweloną, jak zobaczyłyśmy, co się dzieje z dziewczynami, które miały konkurencję przed nami, że one tam upadają, że leżą, to pamiętam, że Ewelona się popłakała i powiedziała, wzięła mnie na bok i powiedziała, żebyśmy nie brały w tym udziału, bo coś jest nie tak, że to nie jest możliwe, że pod takiej ilości alkoholu takie rzeczy się po prostu z nami dzieją, że to jest kompromitacja. I pamiętam, że my wtedy wpadłyśmy w panikę i rozmawiałyśmy właśnie z ludźmi z produkcji, z osobami tam właśnie operator, reżyser i tak dalej i powiedzieliśmy im, że to jest za grube, że nie weźmiemy w tym udziału i oni zgodzili się obniżyć nam ilość tego alkoholu, że my z Eweloną będziemy miały po prostu w tych zadaniach te słabsze trunki i że będzie tego mniej, bo powiedziałyśmy, że po prostu nie wychodzimy po tym, co zobaczyłyśmy. A to, co zobaczyłyśmy, jak ludzie tam leżą, to był naprawdę hardcore. Ja byłam przerażona, byłam tam po prostu roztrzęsiona, a Ewelona to cała łzami była zalana. Ćwiarson wylądował w karetce, bo miał zatrzymanie krwi serca. Połowę gali to siedziałem w hotelu, opiekowałem się zawodnikami, których pościnał alkohol niesamowicie. Komiki, no ale jak to jest, że wiesz, ludzie, którzy piją na co dzień, no wiesz, no litra pierdolą na imprezie, no bo wiesz, jak oni są wprawieni. Ja uważam, że nie ma czym się chwalić, że ktoś potrafi wypić dużo alkoholu i że ma super odporność. To też trochę źle świadczy, nie? A poza tym jest to bardzo nieekonomiczne, więc każda osoba, która się, o, ja mogę wypić 3 litry. A ty, po dwóch drinkach. No dwa drinki, 30 zł, 3 litry, trochę więcej. No, nie wiem, jakiegoś absyntu, tam nie pili z domieszką soku porzeczkowego, to ja nie wiem, co to tam było, nie? A poza tym, no ile razy słyszysz, że ktoś pijąc parę shotów ma zatrzymanie akcji serca? Mało, że dolewać, nie, bo chcieli zrobić potężne show. No i skończyło się prawie tragedią. Zdarzało się, że po gali uczestnicy trafiali do szpitala z licznymi powikłaniami i warto było każdy taki przypadek ocenić pod kątem tego, czy doszło do umyślnego wyrządzenia szkody, ponieważ ktoś powinien ponieść za to odpowiedzialność. Pierwsza gala została przygotowana z największym rozmachem. Na kontraktach pojawiły się nawet 5-zerowe kwoty, ale niestety pieniędzy do tej pory większość zawodników nie zobaczył. Ze wynagrodzenia? Tak, no największe to chyba miał, jak się nie mylę, miał chyba 140 tysięcy, a miał około 80, no to były kwoty, gdzie no friki wtedy jeszcze tyle, tak można powiedzieć, że friki porównywalnie płaciły, bądź troszeczkę mniej, no to były no przekomiczne kwoty. Oni liczyli, że 500 tysięcy pay per view sprzedadzą bez problemu. I wedle tej tabelki właśnie sprawdzało się liczbę followersów, różne są tutaj przedziały, od 100 do 300 tysięcy było w moim przypadku i za to było wynagrodzenie za przegrany pojedynek 20 tysięcy, a za wygrany pojedynek 40 tysięcy. Za wygrany pojedynek miałabym 60 tysięcy złotych, więc było to takie zaskakujące, bo wtedy też pamiętam, że miałam propozycję walki, gdzie na tamten moment mniej dostawałam za walkę, a tutaj jakby było to troszeczkę łatwiejsze. Ale stwierdziłam, że okej, jeżeli wzbudza to kontrowersję, podpisujemy się swoim nazwiskiem pod tym wszystkim, no to faktycznie może ma to sens i też tak przemyśleliśmy, że jeżeli chodzi o sprzedaż pay-per-view przy tylu nazwiskach, a zainteresowanie tym było naprawdę duże, to uznałam, że faktycznie oni mogą na tym wyjść bardzo na plus i te garze są w jakiś sposób adekwatne. Fajne pieniądze to takie, za które sobie kupisz samochód? Tak. Pierwsza edycja wyglądała tak. Wszystko tak naprawdę się dobrze rozpoczęło, wszystko fajnie szło. Natomiast na 2 godziny przed rozpoczęciem gali ja dostałem telefon. Jest w tej chwili 200 tysięcy oczekujących płatności. Oczekujących. Taka sytuacja nie miała miejsca. Nie wiemy w ogóle, o co chodzi z oczekującymi płatnościami. Nic takiego nie było. Płatności księgowane były przez operatora HotPay i za jego pośrednictwem trafiły bezpośrednio do Alkomaster. Niestety serwery ówczesnego operatora pay-per-view padły. To nieprawda. Na 2 godziny przed galą nie działała strona główna Alkomaster TV. Nie wiemy, kto wówczas zajmował się tą stroną. Nie my. Pod adresem Alkomaster Online, gdzie była transmisja, odnotowano anomalia typu DDoS, które były niwelowane przez filtry firewalla. Nie trwało to długo, transmisja była realizowana do końca. I ludzie tego nie kupili.
ostatecznie sprzedaliśmy 26 tysięcy pay-per-view. Mieliśmy potencjał sprzedażowy na 240 tysięcy, ostatecznie sprzedaliśmy 26 tysięcy. Dlaczego? Ponieważ jak serwery ruszyły o godzinie 21.15, to równolegle już szło 5 restreamów nielegalnych na YouTubie. Ludzie nie wrócili już u nas, nie zapłacili, nie kupili tego. I to jest wszystko tak naprawdę, tak. Słaba firma od pay-per-view była, po prostu to też błąd troszkę nasz. Słaba firma i tyle. Tak było, ale nie, że to co ludzie mówią na przykład, że oni pieniądze i gdzieś... Poważni właściciele. No było słabo ogólnie, ktoś tam coś zajebał. I porównać to do Krzysztofa Rozpary, co z takim prawniczym, typowym językiem, wiesz, pizga te schematy jeden po drugim. No ogólnie coś tam zajebali i coś było słabe. No w to trzeba się bawić, chona kielicha, nie? Nie robiliby drugiej gali, jakby pieniądze to by dawno już... Pieniądze to by dawno już... Proszę. Wiadomo, nie. To jakby zajebali pieniądze, to po co by mieli drugi raz przyjść i zajebać, jakby już raz zajebali. O ja... Ale oni są mocni. Chciał o wyrozumiałość i jeszcze chwilę cierpliwości oraz zaprzestania ewentualnego szerzenia zamieszania oraz niepotrzebnego chaosu. I oni tutaj próbowali nam wmówić, że jeżeli my będziemy robić wokół tego wszystkiego chaos, to w tym momencie działamy na ich niekorzyść, sponsorzy mogą nie wypłacić pieniędzy, no bo będzie duża kontrowersja, ich szkodzimy sami sobie i tych pieniędzy nie będzie, więc mamy siedzieć po prostu cicho. Część zawodników oczywiście się nie przyznała, ale złamali warunki umowy, dostali kary. Oczywiście nikt się tym nie chwali, więc część zawodników tak naprawdę z pierwszej gali jest rozliczona, wręcz jest nam jeszcze dłużna pieniądze, ponieważ dostali kary. Ja to dostałem sobie fajną karę na 2,5 miliona do zapłacenia w ciągu 7 dni. Dostałem jedno pismo z 7 listopada, drugie z 17 sierpnia, 6 lipca i 17 sierpnia 2022 roku, gdzie wszystko było w jednej kopercie. Czyli mamy tak, wezwanie zaprzestania dóbr osobistych, wezwanie do zapłaty i ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Czyli tak, nie zdążyłem przestać naruszać ich dóbr, nie zdążyłem przestać pieniędzy, a już zostałem przedsądowe wezwanie. Więc to jest po prostu hit. Samo domaganie się dochodzenia wynagrodzenia przewidzianego w umowie nie jest naruszeniem dóbr osobistych. Każdy ma prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego i to sąd oceni, czy są one zasadne, czy też nie. Dostaliśmy karę finansową i dlatego nie dostaliśmy wynagrodzenia, bo dostaliśmy karę finansową za to, że nie zrobiliśmy jakichś tam świadczeń, no nie? Co nic takiego w ogóle nie miało miejsca, tylko po prostu tym uczestnikom tak tłumaczą. Mnie to po prostu bawi takie coś. To jest typowy papier straszek wyłudza. Jedyna ugoda, jaka była to, że nie możemy się odzywać, bo jak się odezwiemy cokolwiek, to dostaniemy dużą karę finansową. A tak naprawdę w momencie, w którym podpisaliśmy umowę i wypełniliśmy swoje warunki i oni nie wypełnili swoich warunków, to jakby ta umowa już traci na wartości. Każdy generalnie, kto upominał się swoje pieniądze, został jakby zastraszany, czy też usuwany z grupy od razu na zasadzie osób, które robią pod górkę i ona nie będzie takich osób tolerować. Nie? I jakby też straszyła uczestników karami finansowymi. Oni samochód planowali już przed galą, ale mówione było, że po gali robią wpłatę tam w jakiejś tam wysokości, odbierają samochód z salonu. Twierdzi, że długo odkłada na ten samochód, że chyba 80 tysięcy wpłaty robił, no ale zacznijmy teraz. Dziura w budżecie. Mówi, że budżet trzeba robić i niby ma odłożone 80 tysięcy, ale w galę nie inwestuje. Te 80 tysięcy wziął sobie z tego, co pay-per-view było, a że tam poszło z moich wyliczeń bokiem 150 tysięcy, no to wiadomo, skąd jest nowy samochód, tak? I w poniedziałek, jak już przyszły przelewy z tego hotpaya, to wiem, że 200 tysięcy otrzymała ekipa SmartSide, no i na tym też się kontakt urwał. Ale to nie jest pełna kwota. Nie. Oni zainwestowali w sumie 800 tysięcy, w sumie wyszło wszystko. Czyli wóz transmisyjny, ochrona, karetka, wynajęcie hali, trailer i tam zorganizowanie gali wszystkiego. Po prostu łącznie 800 tysięcy, oddali tylko 200. To, co działo się zaraz po Alcomaster, no to wiem, że kupili nowy samochód, pojechali na wakacje. Najlepsze było to w tej Alicji Mikisz, że ona cały czas dodawała, jaki to sukces Alcomaster, że robimy kolejną galę i co chwilę chciała pokazać na swoich relacjach na Instagramie, w jakich ona luksusach w tym momencie przebywa, jak jej się to nie wiedzie w życiu, gdzie wiedzieliśmy, że tych pieniędzy nam nie wypłaciła i za każdym razem, jak już nawet zaczęli pisać do niej, że no fajnie, że sobie jeździsz na wakacje, masz nową furę, ale kiedy nas spłacisz, to zawsze ona mówiła, że zaraz będzie druga gala i po drugiej gali wszyscy odzyskają pieniądze, więc tak to mniej więcej wyglądało. Tą galę, każdą kolejną robimy po to, żeby odrabiać zaległości i te straty tak naprawdę po pierwszej gali. Odgrażali się, że drugą galą spłacą pierwszą, drugą, a teraz mówią, że trzecią galą spłacą drugą, pierwszą. Wiedzieliście, jak wygląda druga gala na otwartym YouTubie? Oglądało to 300 osób. To ile musiał kupić pay-per-view? No, nikt tego nie chciał oglądać. Wziąłem udział w wydarzeniu, byli super, wszystko zadowoleni, powiedzieli, że sprzedało się masę pay-per-view, no i żeby niedługo
będą wypłaty. Po miesiącu przeciągali, powiedzieli, że nie wiem, że są na wakacjach, że zajmą się tym za miesiąc. Potem po miesiącu powiedzieli, że coś tam mają opóźnienia księgowej. Potem powiedzieli, że zmarła babcia. Naprawdę, historie były tego... Zmarła babcia i przelewy nam zablokowała, no. Urna babci, na tym, na kodach do banku stoi. Co by o takim fejmie nie mówić, to ma być w poniedziałek, jest maksymalnie w środę, nie? Ja się czułem jak w filmie totalnie, jak ja widziałem, co ci ludzie piszą, nie mogłem w to uwierzyć, to się dzieje naprawdę. No najpierw było tak, że mają 60 dni kalendarzowych, później 90 dni roboczych. Takie wydłużanie na siłę terminu, nie? Nawet mam gdzieś screena w telefonie, jak Mikisiowa się śmieje, że nie będzie im słyszeć świąt i dopiero Sylwestra, że nie mają pieniędzy, nie? Dopiero będzie po nowym roku. Że jesteście największymi wkrętaczami w Polsce! Lasik był wczoraj na policji, zeznawał wobec was. To są oszuści i złodzieje, ja się nie wstydzę tego mówić, bo widzę po prostu, ile osób oszukali. Z pierwszej edycji też ludziom nie pozapłacali. No zwykli oszuści. No tylko tyle, że oni sobie robią taką piramidkę finansową. Jakiś tam grosik z tego zawsze wpadnie ze sponsorów, bo zawsze jakiś sponsor głupi się trafi. No i ciągną orom, ile z tego da się. No są bezczelni po prostu, ale nie wiem po prostu. Ja nie wiem, ja dziwię się w ogóle, że oni mogą spać po nocach. Ale co osoby, które nie mają kręgosłupa moralności, godności, honoru, niczego nie mają. Osobiście nic do nich nie mam, nawet szacunku. Najlepiej być oszustem! Nie mamy kasy. Ja w ogóle byłam pewna, że nie będzie dwójki. Jak zobaczyłam, że jest dwójka i są tam nazwiska takie jak Malczyński czy Polak, to... Nie, bo ludzie tam pisali na grupie, dlaczego Polak mówił na face to face, że nie dostaliście pieniędzy, a on i wiesz, i Malczyński Dawid, bo i jego brat jeszcze, Marcin, dlaczego oni nie dostali pieniędzy? Uczestnicy tej nowej edycji się pytali. Oni odpisywali im, no bo oni dostali karę finansową za niż na brak świadczeń. A nic w ogóle takiego nie miało miejsca. Oni mi w ogóle o niczym takim informowali. Cały czas byłem zapewniany, że te pieniądze zapłacą. I to po prostu taką dla tych głupków, co się dają nabrać nowych, taką mają wymówkę, nie? No ale tak jak powiedziałem, no są mi winni kilka 12 tysięcy złotych. Ja już to po prostu odpuściłem sobie, bo wiem, że to są gołodupcy. Oni są zadłużeni w KRS-ach. Jak wejdziecie, to można kupić ich długi w wysokości 300 tysięcy złotych. To wszystko jest w internecie. Nie chce mi się latać z nimi po sądach. Nie chce mi się widzieć tych krzywych mord. Te kilkanaście tysięcy złotych na ten moment to nie jest jakoś dla mnie dużo, bo się odkułem. Oni robią taką piramidę finansową i oszukują cały czas ludzi. Nikt z uczestników poprzednich edycji nie dostał pieniędzy. Dostaną umowę praktykanta, jak na dwójce było. Umowę praktykanta? Ta. Umowa praktykanta jako tester alkoholi. Skąd wiesz, że była taka umowa? Mam ją. Możemy zobaczyć? Jest umowa praktykanta, MF Cash, czyli spółka, którą drugą założyli, bo wiedzieli, że na Alkomaster siedzą komornicy. Co należy do obowiązku praktykanta? Jest tam aktywne wspieranie, wynagrodzenie praktykanta. Jak to jest napisane? Praktyki są nieodpłatne finansowo, natomiast praktyka w ramach pracy otrzymuje benefity w postaci firmowych gadżetów oraz sygnowanych ubrań, także voucherów do realizacji u praktykantów MF Cash. Bezpłatna obecność podczas produkcji MF Cash poszerzoną o wyżywienie oraz noclegi. Praktykant może otrzymać również premię finansową za wykonaną pracę, także otrzymać propozycję objęcia funkcji w firmie pracodawcy lub jednego z jego praktykantów. Dostaliśmy po prostu karę umowną, znaczy ja dostałem, mimo że nie miałem z nimi żadnej umowy podpisanej akurat ja, więc to też jest zabawne. Jak poprosili cię o to, żebyś zainwestował pieniądze? Oni chcieli, żebym zostawił mieszkanie. Żebym wziął kredyt pod zastaw mieszkania. Co? Że oni będą płacić raty w wysokości 20-30 tysięcy po pierwszej gali i że to spłacą. Miesięcznie? Tak, miesięcznie. No, dzień miał być to kredyt? No około 300 tysięcy. No i na dzień dzisiejszy zostałem bez mieszkania. A oni z 300 tysiącami w kieszeni. Ja. I chcieli jeszcze takiego chłopaka, Bartka, chyba Batezo się nazywa. Chcieli, żeby zostawił dom, który podarował mu babcia na kwotę tam 500 000 bądź miliony. Też chcieli go namawiać i kazali Kubie namawiać go mocno, ale w końcu tego całe szczęście nie doszło. Prokuratura was ściga za wasze przekręty. Wiecie, że podpisywaliście kontrakty na Lasika, nie na nich i będziecie wychani na pieniądze jak wszyscy inni. Najlepiej być oszustem. Również nie zapłaciliście niektórym uczestnikom. Wiem, bo miałam z nimi kontakt, weryfikowałam to tuż przed galą. Wiem, że oni zostali... Skandaliczne ty. I przez was prawdopodobnie poblokowani, ponieważ nie mają dostępu do waszego konta. Nie dostali też żadnej informacji zwrotnej, że po tej gali pieniądze zostaną im przelane. Wszyscy dostali informację, że tą galę i każdą kolejną robimy po to, żeby odrabiać zaległości i te straty tak naprawdę po pierwszej gali. Każdy dostał to na Instagramie, tą informację, bo to jest podstawowy kontakt tak naprawdę. No i cały czas o tym mówimy publicznie. I my w wywiadach, i Pedro... Okej, czyli trzeba by było... Oświadczenie, przecież było oświadczenie podczas tego...
konferencji pierwszej. Tak, podczas pierwszej konferencji. Poprosiliśmy Alicję i Łukasza Mikiszów o komentarz w sprawie wypłat i dostaliśmy taką odpowiedź. Wszystko, co powinniście wiedzieć, jest opisane na stronie www.mikiszlive.pl. W tym temacie nie będziemy się znów wypowiadać, robiąc Wam z całym szacunkiem kolejne wyświetlenia. Jesteśmy na stronie mikiszlive.pl, na którą ja też Was odsyłam. No takie chamskie, perfidne to, wiesz. Oni już w grudniu, zauważyłem, też w grudniu już zaczęli robić sobie z tego jajca, że nie ma pieniędzy, nie? Tutaj Michała Walaszyńskiego straszyli, wiesz, że nie otrzyma pieniędzy, dostanie wezwanie od komornika, tu tamto. Najlepiej być oszustem, oszustem, oszustem. Ta łączna kwota, co jest, 1,8 miliona, to jest tylko z pierwszej gali. To jest bez osób oszukanych jeszcze wcześniej. Tutaj jest grubo prawie 3 miliony już się robi. Normalizacja picia alkoholu, ale też i pokazywanie, jakby łączenie alkoholu z każdą możliwą sferą naszego życia, świętowania, to nie jest na pewno wzór, który komukolwiek byśmy chcieli pokazywać, tak? Czyli jest to upijanie się, wymiotowanie, też jakieś, nie wiem, awantury, kłócenie się, jakaś przemoc. No taka k***wa stypa jest tam na k***wa no odparcie się do ja. I łączenie tego właśnie z takimi wydarzeniami, tak? Jak Mądrego to miło posłuchać. Które powinno być sytuacją, kiedy świętujemy, tak? I jesteśmy zadowoleni. Lecisz dalej i bawimy się jak na weselu. Czy też powiedzmy gwiazdka, tak? Czyli w ogóle święta Bożego Narodzenia. A teraz jesteśmy jak flaga Polski. Chociaż nie wiem, czy to dobrze tak reprezentować taką pijacką imprezę. Czemu? Polska słynie z alkoholu, tak? Polacy że dużo piją i są w stanie dużo wypić. Są w stanie dużo wypić, ale też mają dużo problemów alkoholowych. Około 3-4 miliony rodzin jest niestety w takim problemie uwikłanych i to już jest poważny problem. Tak, no zależy jak ktoś się z tym radzi, prawda? No właśnie nie radzą sobie. Mam około 900 tysięcy alkoholików według statystyk. Tak mało? No to dobrze, do nic nie należy. Twoja rodzina wie, że tu jesteś i ci kibicuje dzisiaj? Oczywiście, moja rodzina wspiera mnie na tym, że ja na przykład sprzedaję zdjęcia w internecie nagie i oni na przykład mówią, na przykład nie wiem, załóżmy byłam w Playboyu i serio? Zamiast właśnie jakoś się oburzyć, bo to były takie moje pierwsze nagie sesje, zamiast się oburzyć, to oni jeszcze powiedzieli, że to jest świetne i żebym jeszcze im dała autograf i że są ze mnie dumni po prostu. Dzisiaj jesteś też tak nie do końca ubrana, czy możesz się obrócić, żebyśmy zobaczyli cię w pełnym, wow. Pochuzumowałeś Stanowski! Stanowski! No kurwa no, ja dolec, stary, dzisiaj są walentynki, a mi chuj nie stanie, no kurwa, no. Przeproś Sandrę, Krzysztof, no to też tak nie może być, no nie, no, chuj, upadł, nie mogę, no. Walentynki, Sandrze. Aż mi się gorąco zrobiło. No. Pijanie, piję alkohol na co dzień. Ewentualnie jakaś impreza, okolicznościowa, no to wtedy, a tak żeby się bez sensu napić, to... Mhm. Powiedziałeś, że i tak słyniesz z tego i nie masz najlepszej łatki przypiętej po Wars of Shore. Tak. Natomiast nie myślałeś, żeby wykorzystać te swoje 5 minut, powiedzmy, medialne i jakoś lepiej spożytkować ten czas albo zrobić coś bardziej ambitnego? No właśnie to wykorzystuję, swoje 5 minut. To ale jest to jest gala alkoholowa, no, jakby nic wyżej, same nisiny. Coś nowego, coś innego, coś... Dobrze, że jestem uczestnikiem pierwszej gali, że jestem prekursorem, jak to się mówi, tak? Że będą kojarzyć właśnie, że jako pierwszy tam byłem. Więc, no mówię, no. Dobrze, że będą kojarzyli twoją twarz z Alkomaster. Znaczy nie dobrze, że będą kojarzyli. Tak powiedziałeś. Że nie, chodzi mi o to, że... Dobra ta dziennikarka w sumie. Że jestem pierwszy raz, że jestem uczestnikiem pierwszej gali, o to mi chodziło. Pierwszej gali w Polsce, pierwszej gali na świecie. No, że jeszcze nic takiego się więcej nie wydarzyło i dobrze, że ja tu jestem, tak? Czyli zaczynasz, życzę ci powodzenia, tak. I dorywam cię zaraz po tym, jak się napijesz. Nie, absolutnie nie udzielam. Aha, to ta dziewczyna z Real News jest teraz w Kanale Zero, czy co? Nie, to jest zapożyczony wywiad. A, że ona jest w Kanale Zero. A, okej. Okay. Ale to jest stary wywiad, jak jeszcze nie była. Okej. Okay. Nie no, tak szczerze, bardzo dobrze prowadziła te wywiady. Tak aż się zdziwiłem, że... A nie, bo to nie jest TV Reklama, tylko Real News. Okej, okay. W tym Real Newsie to no, normalne osoby były, no tak. Nie no, to akurat to spoko, nie? Jakby się zdziwiłem, bo kojarzyłem po prostu stację z frykami, mówię... Ty, nie mówi głupot nawet. Sama się śmieję z tej Gaja, już nie ma problemu z tym, że same tam
wywiady robi. Wiesz co, ja ci powiem tak. Większość tych dziewczyn, które robi wywiady na fejmach i tak dalej, to są bardzo źle opłacani. No, mężczyzn i kobiet, nie? To oni są bardzo źle opłacani. Niestety działa to na takiej zasadzie, że niektórzy Janusze biznesu zwęszyli sobie biznes, który polega na tym, że bierzesz byle koło do tych wywiadów, a im większe głupoty mówi, tym lepiej. Im bardziej, im lepszego potem clickbaita można dać pod tym wywiadem, tym lepiej. Polega to na tym, że dostaje taka dziewczyna, czy taki chłopak 200 zł, czasami bułkę, a czasami nie. Stoi na tej gali przez 6 godzin, robi wywiady, a właściciel tam siedzi za komputerem i się zastanawia, jak najszybciej i najlepiej sklikbaitować dany film, żeby zarobić coś za censa. Tam na wywiadu. Znaczy na ja wypity, jak będę, nie udzielę wywiadu. Się będę pultał, jak kurde, nie wiem. Wiele kobiet cię ogląda, wiele też dziewczyn, także... W gali jako master 27 listopada 2021 roku Mia trafiła do szpitala na oddział intensywnej terapii z silnymi wymiotami, zapaleniem płuc i gorączką. Ponad rok od wydarzenia, 13 lutego 2023 roku, Mia zmarła. Miała zaledwie 24 lata. Rodzina prosi o uszanowanie ich prywatności. Jej śmierć nie jest powiązana z galą Alkomaster. Że niepełnoletnich i chcą cię naśladować w taki czy inny sposób. Jak myślisz, jak im dajesz przykład, biorąc udział w takim wydarzeniu? Jeżeli ja mam być szczera, to ja mówię od razu, nie bierzcie ze mnie przykładu. Bo właśnie wiem, że wiele osób młodych mnie ogląda i jakby, no wiadomo, że mało rodziców ma coś takiego, że chciałoby, żeby ich córka zachowywała się w ten sposób. Dziewczyny młode, nie bierzcie ze mnie przykładu, bo po prostu różnie to może być. Są podzielone zdania, no ale większość jest za tym, że fajnie, że mogę się na takiej gali sprawdzić. Te k***ań co najmniej mówią, no już każdy to zrozumie, nie? Co najmniej w KSW. Czy ona była znana? Mijany z tipaka? No ja bym kojarzył z tego, że Sentino ją nożem pociął. Tak się kiedyś mówiło. A ja rozmawiałem z nim na ten temat i on twierdził, bo zawsze berliński styl życia, cokolwiek to nie znaczy, że on zawsze z kosą chodzi, rzucił kosę na sofę i była otwarta, ona na nią usiadła i się nadziała. Wie, co jest prawdą. Ale sprawdzasz się w piciu alkoholu, jednak ludzie widzą, że to jest naganna rzecz społecznie. Czy ty moralnie z tym się dobrze czujesz? Tak do końca? Proszę, bądź ze mną szczery. Pomidor. W tym roku, kiedy robili galę, skończył mi się 3-letni zakaz prowadzenia działalności spółek. Ja to niestety odkryłem dopiero po pierwszej gali i też mi to zaczęło chodzić po głowie, że coś jest nie tak. I dopiero później Lasik się wygadał z tym tematem, chodzę na imprezy. No i jak zacząłem sobie już na Instagrama później wrzucać materiały na nich, to zaczęło się do mnie odzywać mnóstwo pokrzywdzonych osób, na których w pandemii otwierali żabki. Pobierali od nich pieniądze za to. Ludzie nie zarabiali, ludzie zostali z długami, a oni pieniądze mieli. Organizowali te koncerty, występowały tam, miały występować. Kartki Kubańczyk, Smolasty, Don Guralesco, Abrada, Prahim, Kleszcz, Gra w Piechu, z Buku, CJ Stone, DJ Salis, Brian B, Skytech, DJ Hazel, Micro, Masters, Traps and Raps Festival. Osoby, które nawet o tym nie wiedziały, bo i nawet też jestem w posiadaniu screena, gdzie prisonery się piszą, że na tym w ogóle koncercie nie występują, nic o tym nie wiedzą. Inne osoby też próbowały się dobijać do nich, żeby zdjęć. Mimo zrozumienie za przestanie tych negatywnych komentarzy. Miejcie trochę empatii, szacunku dla ludzi, którzy przeżyli koszmar, ledwo funkcjonują w dniu dzisiejszym. Te banery miały dziś zostać rozlokowane na terenie. Proszę was wszystkich, poczujcie się tak, jakby to was potraktowane jak śmiecia. Dajcie nam normalnie pracować, to wszystko przeorganizować. Mieli z plakatu. Nawet wiem, że z Kubańczykiem tak było, że też nie miał zielonego pojęcia. Obiekt, na którym miało się wszystko stać, również nic o tym nie wiedział. No i wiadomo, bilety posprzedawane, a koncerty się nie odbyły i ciągle przekładali. Nie wiadomo, jak to było 50, 100, 200, 500 zł, no to człowiek machnął sobie ręką na to. No a dzięki temu zrobiła się przepotężna kwota już. Najlepszy koniec, wiesz co, ja już nie wiem, czy chcę odzyskiwać te pieniądze. Chciałabym po prostu, żeby oni ponieśli jakąś karę. Taką naprawdę karę, gdzie muszą... No bo dalej próbuję teraz chyba. Tak. Tak, chciałabym, żeby osoby, które zostały oszukane przez nich, jak mieli jeszcze inne spółki, chodzę na imprezy, żeby ci ludzie się faktycznie też zgłosili i założyć im jakąś jedną dużą sprawę, pozew jakiś zbiorowy i po prostu oni nie mają tych pieniędzy. Ja tych pieniędzy nie chcę, niech idą do więzienia albo niech dostaną jakąś karę w zawieszeniu, niech spaprają sobie papiery i niech w końcu poniosą jakąkolwiek po prostu odpowiedzialność za to, że na innych ludziach gdzieś tam budują sobie swoją pozycję na świecie i jeszcze robią z siebie wielkich bogaczy. No nie jest to w porządku. Alkomaster przechodzi już do historii. Ja myślę, że brakuje takiego podsumowania tutaj w tych reportażach, które mają, bo to już jakby kolejny raz, jakby Stanowski też zauważyłem, że zmienił trochę jakby styl i sposób publikacji w porównaniu na przykład do kanału sportowego, ale myślę, że takie krótkie podsumowanie, jakby ostatni taki rzut oka osoby, która to kto prowadzi, byłoby spoko.
moje wszystko, ja bez ciebie to już nikt. Z tobą mogę wszystko, a bez ciebie nie chcę nic. Dziękuję za wszystko, tobie złe i lepsze dni. Odnalazłem drogę, jesteś całym światem mym.